Witajcie, ja nazywam się Konrad Hillebrand. A ja nazywam się Tomek Kutera. Jesteśmy w tokijskiej dżungli. To jest Tokyo Jungle i to jest gra, w której Tomek będzie jeleniem wschodnim. Dokładnie tak. Więc Tomek grał w Tokyo Jungle dosłownie przez 5 minut. Ja grałem trochę więcej. I jest to śmieszna gra, o której się przekonać. I zobaczcie, Tomek jest jelonkiem. I biega sobie jako ten jelonek, potrafi skakać. I co jest zadaniem jelonka? Co jest właściwie zadaniem każdego zwierzaczka w tej grze? Zadaniem jest przetrwanie i założenie rodziny oczywiście. Więc Tomek będzie musiał oznaczyć sobie tutaj terytorium. O, na przykład to takie. Brawo, ślicznie. I w momencie, w którym podznacza odpowiednio dużo terytorium, to będzie mógł zaciągnąć samicę, która wtedy zostanie przewiązana do swojego legowiska, a także rozmnożyć się i wtedy pałeczkę przejmie kolejne pokolenie sarenek jelonków. Jak w życiu. Dokładnie tak jak w życiu, więc Tomek jest zwierzęciem roślinożernym, co oznacza, że kalorie potrzebne mu do życia zdobywa z jedzenia roślin. Do. Ale oczywiście może zaatakować inne. O, Tomek zje tutaj krzaczka, dzięki czemu pasek głodu mu się ładuje, dzięki czemu nie jest już głodny, jak w życiu. I za jedzenie zdobywa się kalorie. Bo widzicie, to jest gra z otwartym światem. Świat wygląda tak. I jestem teraz tutaj w tej jakiejś dzielnicy jednej i tutaj te flagi muszę oznaczyć wszystkie, żeby móc skorzystać z legowiska i spółkować z moją dzielną kochanką, którą też znajdę. I została, te flagi niebieskie są już oznaczone przeze mnie, a ta czerwona mi została do oznaczenia, więc muszę się wrócić kawałek. Gra nazywa się Tokyo Jungle i jak się domyślacie, akcja rozgrywa się w Tokio, które jest takim, to jest postapokaliptyczna gra, bo ludzie zniknęli. I jak widzicie, Tokio jest takie zapuszczone, panowane przez dzikie zwierzęta. I proszę bardzo. Tomek zajął terytorium i teraz na mapie pojawiły się serduszka, które symbolizują samicę. I proszę bardzo, to jest samica. Jej, zwykła samica jest zainteresowana, bo są jeszcze samice. Są samice dominujące, a także samice zdesperowane, także jak w życiu. Samicą zdesperowanym jest wszystko jedno. A samicom dominującym musisz spełniać określone wymagania. Czyli na przykład mieć dużo kalorii. O, i zaraz. Nie, jeszcze nie będziesz miał poziomu wetenu. No, zaciągnij ją teraz i. O, jest. Uwaga, uwaga. Tomek strasznie się rumieni. Ale gra jest mimo wszystko dla dzieci i. Proszę bardzo, to następne pokolenie jelonków Tomka. Jest, stado składa się z czterech. Ojej! Ale jelonki skaczą jak w Super Meat Boyu, te klony takie. I tutaj to jest też gra skradankowa. Ale póki co. To pierwsze terytorium jest bezpieczne chyba tutaj. Przynajmniej tylko raz mnie tutaj ktoś zabiło, a więc to. O, nie, przepraszam, dwa razy. Raz mnie będąc sarną zaatakowały mnie kurczaki, a drugim razem po prostu jakieś dzikie bigle. Bigle? Tak, psy takie. O, to jest pies, więc ja bym psa nie prowokował. Więc omijamy psa. Brawo. Przeżyłeś już 5 lat. No idź, przejmij flagę, nie bój się. O, i sobie. O, jest jednak jedzenie. No dobra, to sobie zjedz krzaczka. O, i to jest też gra RPG. Zdobywasz statystyki za. Twoja postać staje się coraz mocniejsza. Niestety, jakby też. O, tam spał pies. Niestety też zasoby są skończone. Nie ma tak, że będziesz sobie nie skończył. O, fuck, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, fuck, uciekaj. Uciekaj, jelonku. Musisz uciec nawet gdzieś w krzaki, tutaj gdzieś kogoś go zmylić. Uciekaj, 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 uciekaj. O, i pierwszy jelonek zginął. Podświadomość przynosi się do następnego i tak uciekaj. I tym sposobem udał. O, obudziłeś psa i teraz pies będzie cię atakował. Schowaj się, okej. Okay. Teraz wytrzymaj, niczym w porządnej skradance. Uff, przepłaciłeś to życie jednego jelonka. Ale spoko. Jak widać, tokijska dżungla rządzi się prawem dżungli. Okej, okay, udało się i nastąpił dzień. Ale obawiam się, że psy tam są nadal. W sensie wilki. A co robią zwierzęta w dzień? Nie śpią. O właśnie, ktoś zjada twoje. Zjadł cię na kosteczki, twoje poprzednie ja. No i możesz skoczyć tam na górę. O, zakraść się, spoko. I przejąć teren. Brawo, znakomicie. O, i teraz możesz po tym samochodzie wskoczyć na górę. Bo to też jest. Są elementy gry platformowej. O, brawo. O!
I co tu zrobić? Chyba trzeba przejść na hamach, chyba że się prze... Bo widzisz, bo to jest skradanka, więc możesz się przekraść do... pomiędzy nimi, gdy nie patrzą. Tu przekradnij się. O coś o, innego jest poszło. Innego jelonka. Spoko, brawo. No to szybko przyjmij ten, póki są zajęte zabijaniem tamtego. O, znakomicie. I została ci jeszcze jedna flaga. I kolejna dzielnica. Shibu... O, ten pies. Pamiętajmy, że to są dzikie psy. Psy tutaj nie są już szlachetnymi przewodnikami i przyjaciółmi ludzi. W sensie ludzi w ogóle nie ma, zniknęli. Ale... Okej. Okay. I tada. Po prawej legowisko, a gdzieś tam po lewej samice. Możesz skoczyć tu na górę, to fakt. I do samicy. O, nie, fuck, nie. Pies, nie, uciekaj! Uciekaj, jelonku! O, fu. O, snake! Nie, o, a widzisz, wilki z psami, znakomicie, znakomity pułap, podstęp. Okej, ten cię nie goni. Już, jelonku, spokojnie. Kurczę, żałuję, że nie mam głosu jak... Żałuję, że nie mam głosu jak David Attenborough. No niestety, zabicie kurczaka nic innego, bo nie zdobędziesz żadnego kalorii. Tym sposobem... Nie! Jelonek zginie z głodu gdzieś w tokijskiej dżungli, jeszcze za tego koguta. I inne kurczaki cię atakują. No brawo. Zabiłeś dwa kurczaki, mam nadzieję, że to jest z siebie dumne. Chciałem je zjeść. Ale mówiłem ci 5 razy, że nie zdobędziesz kalorii z nich. No i może tam gdzieś... napij się wody. Gdzie? Tu! I tak zginął jelonek. To jeszcze, jako że Tomak no, był takim jelonkiem, jaki był, to jeszcze pokażemy wam, jak wygląda gra szpicem. Okej, więc Tomek teraz wybierze szpica. Tu jest drapieżnikiem, choć nie wygląda. Nie znam się na psach, więc będę mówił, że to pies. No to jest pies, zgadza się. Mały, słodki, słodki piesek, puchowa kulka. Podobno jesteś... Ojejku! Tada. Jej, zabiłeś dwa króliki. Uff! No dobrze, no teraz musisz je zjeść. Choć trochę... No bo właśnie, bo o to chodzi, że ta gra mimo wszystko jest pełna takiej naturalnej mądrości. Więc super, Tomku, że zabiłeś wszystkich, ale zjadłeś ich kalorie. Całą kurtkę. Możesz założyć. Ale wiesz co, chyba musisz nacisnąć select? Nie, start. I przymierzalnia. W prawo. Prawo. O. A, tutaj. I zjedź na dół. Do okna, no tutaj. Możesz albo haleczkę założyć, albo kurteczkę. Ja jako w haleczce biegałem, jako sarenka. Ale nie, bo właśnie, bo to też jest skradanka, to jak robisz to źle. To zakołujesz jakiś głupi... O, Boże, nie, psy są bardzo mądre. No, zakradnij się gdzieś tam i... Jestem taki... I jak widzisz, na przykład twój szpic ma mniejszy limit głodu niż sarna, więc granie każdą różnych klas postaci czy rodzaju zwierząt ma swoje różne plusy i minusy. Szpic ma więcej punktów życia, ale częściej staje się głodny. Zapolowałem tak jak chciałeś. Brawo. Tam możesz jeszcze oznaczyć jedno tory. No ale zostaw te kurczaki. Ale w tej grze zawsze będziesz głodny. Dlatego zawsze będę jadł, tak jest. Postrach królików i... kurek. Szpic Tomek. Oj, to inny... A, wiesz, to, i tutaj jest zdesperowana, tylko musisz ją umyć. Jak? Idź do wody, bo masz pchły. No i to chudno. Masz pchły. No i nie można spłukować z pchłami? Nie, no można, ale chyba lepiej nie mieć pchał, nie? To i się wykąpać w wodzie. No, piłeś wodę, sam twierdziłeś, że masz tu wodę. No i to daleko. Okej, nie masz pchał. No i teraz hop na górę. I let's get it on, jakby powiedział Berwhite. Chodź maleńka. Jeszcze zjemy kurczaka, oporuję ci coś. To jest królik. No i tam. Masz, jedz maleńka. Świeca. O, jeszcze jeden pas, uporuję go dla ciebie. O Boże, do jedzenia. Jest takie piękne. Jest też szpica, no dobra, uciekła.
Pachniesz kupą. Masz jakieś dziwne wyobrażenie o życiu erotycznym psów. No i zmieniliśmy pokolenie i oto są małe szpice. Tym razem stato ma tylko dwa. Stato szpicy. Jak mają manipulować? Tak samo jak zwykle. To jest mama szpic i teta szpic. Nie możesz użyć legowiska swoich rodziców. Znam to uczucie. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to trochę nie słychać, bo daleko stoimy od telewizora, ale tam jest totalnie niepasujący do tego typu, tak, po prostu taki technobeat. Jest arkadowy, taki japoński, tak, muzyczka taka jak ze Space Invaders, coś dzięki. Ubolował. Ładny, no. Dobra, goń kurę. Tak bym to tu wie. Okej, brawo. Więc jedz kurkę. O, coś wypadło z kurki. Poszarpana kurtka. Okej. Okay. Kurtka, przedmioty też dają oczywiście jakiś bonus, więc to jest prawie jak roguelike. O, świnka. A, źle trafiłeś. No i teraz świnia cię zaatakuje. O, nie, stado świn, uważaj. Gonią cię świnie. Świnie cię gonią. Teraz biegniesz na kogoś, będzie nieszczęście. No, schowaj się. A widzicie, wie, że tu jesteś. O nie, jakieś inne psy cię zaatakowały. Uciekaj. Bigle cię gonią. Bigle nie gonią mnie, tylko świnie. Gonią cię, no widzisz, że masz zagrożenie 100%. Skakuj na górę. O, całe stado bigli. Musisz się schować z krzaka, wiesz, to jest skradanka, musisz... Wiem. O. Nie, zostałeś odkryty przez bigle. Uciekaj, szpicu. O nie. To koniec tego szpica, coś czuję. Ale może... Skacz, mały cyganie. O nie, lew. Fuck! A nie, puma, boi się ciebie. Okej, okay, puma zrezygnowała, przynajmniej może powstrzyma bigle. Uff, nie goni cię, ale cię goni, uciekaj. Uciekaj, mały bigle, ale nie giniesz z głodu właśnie. No nie, tam nie uciekniesz. O, i teraz... Masz życie w następnym, uciekaj ten ucie. O, okej. Okay. Spoko, udało ci się zbiec. Muszę się zemścić na tym. Tak, tylko uważaj, bo tam są hieny, które cię właśnie zauważyły! Oj, to była ślepa uliczka. This is the end of Tomek the Szpic. Hieny mają kurtaki. Atakujcie kurtaki, kupię hieny. Czekaj, ten jest lew. Moim zdaniem jest jakiś gepard. Ewentualnie góra. O. Poczekaj, chyba twoi wrogowie stowarzyszyli się przeciwko tobie. Drogie królestwo zwierząt, zebraliśmy się tutaj, aby założyć przymierze przeciwko szpicowi Tomkowi. Którego działania... Bigle! Okej, więc bigle sobie tu patrolują, biglowe królestwo. O, uważaj, bo... Nah. Run, you fool! No tak, więc... No nie, kura cię wsypała. No czekaj, no tutaj możesz dalej uciekać. Chyba zgubiłeś pogoń. Jesteś głodny, chciałem ci przypomnieć. O, krowa! Bigle zaatakowały krowę i to był ich ostatni błąd. Nie trzeba było skakać, ty... Może... Ej, ty tak grasz w Assassin's Creed? Bo to w sumie jest podobna gra. Mniej więcej. Tak, więc brawo. Zostało ci 17 sekund na zabicie świniaka. Nie, nie zabijesz go. O, może uciec się. Dawaj. Dobrze, najesz się. Jedz. Dobrze. Uff. Więc zobaczmy tą samicę. Nie już mam, tylko zjem biglawa. Jedzonko. Yes. Dobra, a gdzie jest legowisko? Gdzieś na dole. Tak, zwykła samica jest zainteresowana. Tylko zwykła? No i uważaj, szpic Tomku, bo deszcz pada. Nie jest już kwiatków. Kwiatki nie robią wrażenia na samicach szpiców. O! Spółkuj. Upoluję jej owieczkę. Chodź, zjemy coś, kochanie. Masz tutaj, zjedz sobie trochę polędwiczki.
Ej, proszę, kalorie dla ciebie. No. Nie była zainteresowana. Teraz zjedliśmy, to teraz seks. Tak się właśnie zdobywa kobiety, drodzy pyrganiści. No może nie, ten... O, o właśnie, o tak. Tak mi rób. I nowe pokolenie szpicy jest aż... Więc my w tym momencie zostawiamy was, bo trochę się boję, co się stanie z Tokio, kiedy armia szpiców wyleje się na ulicę, więc to jest Tokio Jungle. Śmieszna gra, inna niż wszystkie. Jest to połączenie rogalika, RPGa, National Geographic. Przybywasz w terytorium kota. Widziałeś te? Tak, ja mam teraz zadanie. Tu musisz znaleźć kota, żeby przywłaszczyć sobie jego terytorium, skoro jest to takie dla ciebie ważne. Okej, Tomek. I najfajniejsze jest to, że gra zmusza cię, że iść ciągle do przodu, bo się kończą zasoby, więc jedz. Pewnie na końcu będzie legowisko Godzilli. Więc cóż, to jest... To Tokio w końcu. To jest w końcu Tokio, to jest w końcu Tokio Jungle, a to był Konrad Hildebrandt, a także... Tomek Kutera Szpic.